No i stało się. 11. edycja Suwałki Blues Festival wystartowała. Rozpoczęto tradycyjnie na Chłodnej od odsłonięcia kolejnej tablicy w Bluesowej Alei Gwiazd. Na płycie upamiętniającej 10. edycję festiwalu The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramall, Joe Walker, Rick Estrin and Nightcats i Fantastic Negrito, największe osobowości ubiegłorocznej edycji. Tablicę odsłonił swoisty kwartet Jan Chojnacki z Radiowej Trójki, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Anna Naszkiewicz oraz dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicja Andrulawicz. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że zgromadziło się tak wiele osób, aby być tak głodna jest dzisiaj. Gorąco, pełnącą bluesową. Witam bardzo serdecznie wszystkich sympatyków panów bluesa z władze województwa podlaskiego, bardzo mocno reprezentowane i są oczywiście ludzie przyjaźni dla suwalskiego bluesa, ludzie związani z tą naszą imprezą muzyczną od samego początku. Oczywiście są sponsorzy, są media na czele z Radiową Trójką i Jankę Chojnackim, nie do zastąpienia, nie do podrobienia. I tak jak umówiliśmy się kilka lat temu, chcemy, żeby ulica Chłodna przypominała, że Suwałki to jest miasto, to mocno, ściśle związane z bluesem i każdego roku przypominamy to, co wydarzyło się rok wcześniej, odsłaniając kolejną tablicę w Alei Gwiazd Bluesa tutaj na ulicy Chłodnej. Cieszę się bardzo, że ta 11. edycja już się rozpoczyna. Zaledwie chwilę później i kilka metrów dalej zupełna nowość. Ławeczka bluesmana. Charakterystyczna postać ulicznego muzyka z gitarą i nogą wspartą na skraju ławki zdecydowanie przypadła do gustu tak mieszkańcom, jak i fanom bluesa. To od chwili ustawienia chyba najczęściej fotografowany obiekt w Suwałkach. Odsłonięcia dokonał gospodarz miasta Czesław Renkiewicz w towarzystwie Janusza Tałucia, białostockiego metaloplastyka, autora figury bluesmana. Odkrywamy! Odkrywamy. Wzmacniacz. Autor, autor. Tutaj jest autor. Chodźcie. Proszę siadamy. Kolejne wydarzenie, koncert otwarcia, rozpoczął się przy pełnej widowni. Publiczność przed wejściem do sali imienia Andrzeja Wajdy witały jak co roku Mazdy MX-5. Jedną z nich na koncert przyjechał Czesław Renkiewicz. On też powitał wszystkich tych, którym udało się nabyć wejściówki na koncert inaugurujący czterodniowy festiwal. Szanowni Państwo, rozpoczynamy dzisiaj maraton. To jest taki prolog dzisiaj. Finał będzie dopiero w niedzielę. Myślę, że przygotowaliście się właściwie. Jesteście w formie po prostu, bo przed nami... Dajcie znać, że jesteście w formie. Wśród publiczności nie tylko Suwałczanie, liczne grono fanów festiwalu, radiowej audycji Bielszy Odcień Bluesa oraz goście suwalskiego samorządu. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym powitać przedstawicieli władz samorządowych, rządowych, różnych szczebli. Cieszę się bardzo, że mamy partnerów, naszych przyjaciół z różnych krajów, którzy przybyli na nasze zaproszenie. I tak może po kolei Marta Melieka jest przedstawiciel, bluesman. Witamy bardzo serdecznie. Byliśmy w tym pięknym kraju kilka lat temu i dzisiaj mamy owoce tego. Gościmy również przedstawicieli Grance, Francja, to jest miasto partnerskie, z którym współpracujemy od 40 lat. Mamy oczywiście przedstawicieli miasta Waren, to jest Magdeburgia, Niemcy i Gruzja. Witamy bardzo, bardzo serdecznie.
Publikę przywitała także Alicja Andrulewicz, szefowa SOK oraz duet przedstawicieli samorządu podlaskiego Anna Naszkiewicz i Stefan Krajewski. Niech się dzieje, niech gra muzyka. Życzymy Państwu długofalowego komfortu psychofizycznego w rytmie bluesa. Członek zarządu województwa podlaskiego pan Stefan Krajewski. Prawdziwa reklama Suwałki Blues Festival. Ktoś kiedyś powiedział, nikt nie uwierzy, że jesteś bluesmenem, jeśli nosisz garnitur. No chyba, że jest dość stary i spałeś w nim przynajmniej od 6 miesięcy. Pierwszą część spełniłem doskonale, bo garnitur jest już dość stary, a od dziś zaczynam czynić tą drugą część. Miłego głosowania! Krótkie, formalne powitanie musiało zakończyć się sakramentalnym. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, 11. Suwalski Blues Festival uważam za otwarty! I tutaj już stery, jak co roku, przejął niezastąpiony Jan Chojnacki. Zespół może nazwać się w pełni zespołem, ponieważ duet w zasadzie jest w nomenklaturze muzycznej uznawany za coś więcej niż solo, tylko duet. Natomiast kiedy już jest trio, to mówimy o tym zespół. Panie i Panowie, oto przed Państwem Smooth Gentleman. Po tej naprawdę smakowitej rozgrzewce na scenę i antenę radiowej Trójki wkroczył ponownie redaktor Chojnacki. A w pierwszym odcieniu bluesa przy konsolecie Zofia Kruszewska, a na estradzie Suwalskiego Ośrodka Kultury Jan Chojnacki w otoczeniu znakomitej młodzieży bluesowej. Młodzież bluesowa zgromadziła się licznie, iżby mieć kontakt z prawdziwą, żywą bluesową muzyką, a jednocześnie tym samym otworzyć 11. Suwałki Blues Festival. Na estradzie zasiadła już wspaniała Suwalska Orkiestra Kameralna, którą prowadzi maestro Krzysztof. Maestro wraz ze swoim zespołem towarzyszyć będzie głównym bohaterom dzisiejszego wieczoru, naszym kontynuatorom wspaniałej tradycji grania rock'n'rolla osadzonego w bluesowych korzeniach, Sebastian Rydel i Cream!
witamy słuchaczy programu Trzeciej. Sprawdzony już wielokrotnie mariaż kojarzonej z muzyką klasyczną Suwalskiej Orkiestry Kameralnej i bluesa, tym razem w wykonaniu Sebastiana Riddla i Cree, okazał się i teraz strzałem w dziesiątkę.